Katarzyna Studnik, witam Państwa serdecznie w rozmowie Echo 24, a dziś będziemy rozmawiać o sklepach społecznych. Pierwsze powstały w Austrii, w Wiedniu jest ich już kilkanaście, w Polsce też jest ich dużo, między innymi w Katowicach, w Tychach, w Gdańsku, w Legnicy, tutaj na Dolnym Śląsku i w Bielawie, a kolejny powstaje we Wrocławiu. Moimi gośćmi jest pani Marta Kozłowska, witam Panią serdecznie. Dzień dobry Państwu. I pani Agata Gwadera-Urlep. Dzień dobry. Dzień dobry. Radny Rady Miejskiej Klubu Jacka Sutryka. To panie stoją za tym sklepem społecznym, który powstaje przy ulicy Sądowej 14. Tak. Jakiś czas temu złożyłyśmy interpelację, w której poprosiłyśmy o pomoc w organizowaniu właśnie takiego sklepu we Wrocławiu. Troszeczkę to trwało. W tej chwili kończymy prace organizacyjne. Sklep już jest wyremontowany, są już lodówki, są już magazyny gotowe. No i jesteśmy przed odbiorami chociażby sanepidowskimi. Po odbiorach będziemy już mogli wdrażać tam towar, a jak już będzie towar, to wtedy wrocławianie będą mogli korzystać z tego dobrodziejstwa tak naprawdę. No właśnie, bo zacznijmy jeszcze od tego, Sądowa 14 to centrum miasta, skąd ten lokal panie dostały? Lokal miasto udostępniło stowarzyszeniu Wrocławskie Forum Kobiet i tam będzie powstawał właśnie, powstaje ten nasz sklep. Pierwotnie planowaliśmy sklep otworzyć na Śródmieściu i niestety z powodów technicznych nie udało się w tamtym miejscu. To też dobre miejsce. Bardzo dobre miejsce. Dobry węzeł przesiadkowy, więc myślę, że tutaj nasi mieszkańcy będą mieli dobre miejsce do robienia zakupów. No właśnie, ale nie każdy będzie mógł tam zrobić zakupy. Dla kogo ten sklep, w którym będą towary dużo tańsze, dla kogo on jest przeznaczony? To są generalnie sklepy w tak zwanym półzamkniętym obiegu dostępie, dlatego że one są dedykowane kilku środowiskom. Oczywiście będą tam obsługiwane osoby, które będą przynosiły zaświadczenia z MOPS-u o dochodach. I to jest pierwsza grupa. Druga grupa to są nasi wrocławscy seniorzy. Zaczynamy od tych ze szmaragdową kartą. Jesteśmy też po rozmowie z Związkiem Emerytów i Rencistów, tak? Także tam też ta organizacja będzie niektórych swoich podopiecznych, gdzie mają rozeznanie, którzy są najbardziej potrzebujący, kierowała do tego sklepu. Również chcemy uhonorować powstańców warszawskich, którzy mieszkają we Wrocławiu. Mamy jeszcze kilka takich osób. Będą też tam zakupy mogli robić chociażby weterani niebieskich beretów. Tak? Także widzimy szeroko to, co się dzieje we Wrocławiu, to, że ten portfel nas generalnie wszystkich się robi coraz szczuplejszy przez tą inflację, ale to nie jest tak, że ten sklep jest tylko dla osób o niższych dochodach. Cała idea tego sklepu socjalnego podszyta jest też takim bardzo mocnym filantropią. Tak, i na przykład Fundacja ESPA, która jest współorganizatorem tego wszystkiego, a prowadzi sklepy w Legnicy. Tam w Legnicy już są trzy sklepy socjalne. I ta Fundacja ESPA współpracuje właśnie razem z Wrocławskim Forum Kobiet i na tej Fundacji ESPA trochę się opieramy na ich know-how. Dlaczego o niej wspominam? Dlatego, że to jest fundacja, która zajmuje się humanitarnym wspomaganiem zarówno tutaj we Wrocławiu, pomaga biedniejszym rodzinom, ale też w Legnicy, w ogóle w Polsce. Natomiast wysyła też już ponad 100 ciężarówek, było wysłane do Lwowa i w okolice, tam gdzie są walki toczone, więc to są osoby bardzo zdeterminowane, żeby nieść pomoc i nie lękają się wyzwań. Mało tego, te są osoby z rodzinami zastępczymi głównie, no też. Pani Marto, no właśnie, bo współpracują też z rodzinami, które potrzebują pomocy, prawda? Tak, no oni zaczęli, jakby Fundacja ESPA zaczęła od współpracy z rodzinami zastępczymi. Wspiera rodziny, pozwala kształcić osoby, które chcą zostać rodzicami zastępczymi. Szykuje dla nich szkolenia, przygotowuje różne spotkania, obozy dla całych rodzin, dla dzieci. Czyli jest to fundacja, której można zaufać, tak, fundacja,
z fundacją od dawna, sprawdzoną. Sprawdzona tak. jest już od dawna działa. Ale skąd pozyskiwane będą towary do tych sklepów, do tego sklepu, na razie pierwszego? Tak jak wspomniałyśmy, Fundacja ESPA już wiele lat funkcjonuje na rynku takich działań miękkich i ma wyrobione swoje korytarze dostaw. Bardzo często są to produkty, które pozyskuje i to są dwa rodzaje dostępu do produktów. Jedne to są produkty, które są wycofywane ze sklepów, ale jeszcze mają datę przydatności odpowiednią, żeby móc to rozprowadzać, lub też są to dary. Dary też dzielimy na dwie części. Takie, które możemy sprzedawać lub takie, które mogą być tak zwanymi gratisami w naszym sklepie. W związku z powyższym to są też zakupy tak zwanego wolnego rynku, kiedy jest nadmiar produkcji i wtedy na przykład okazuje się, że jest, nie wiem, tona parówek do zakupienia po przysłowiowej złotówce, tak? Wtedy Fundacja ESPA to kupuje i rozprowadza po innych sklepach socjalnych, dlatego że te sklepy socjalne w Polsce w dużej mierze są ze sobą positwowane, tak? Mhm. Więc jeżeli mają okazję w swoich rejonach kupić dużo towarów w dobrej cenie, to później są busy przeznaczone do tego, że ten towar jest rozprowadzany i to jest właśnie kolejny taki dobry aspekt dla nas wszystkich, bo żywność się sprzedaje, żywność nie trafia nie na wysypiska, tak. nie marnuje się. Bardzo dużo, mimo że tak wysokie są ceny, a my mamy, tak jak Pani mówią, mało, coraz mniej pieniędzy w portfelu, to tej żywności ciągle marnuje się bardzo dużo. Bardzo dużo. To jest sklep, w którym będzie można kupować ten towar. To nie jest sklep, do którego tak. się przychodzi i się dostaje paczkę żywnościową. Powiedziałyście już Panie kto, a teraz w jaki sposób te osoby mogą do Państwa trafić, z jakimi zaświadczeniami, że mogą z tego sklepu skorzystać? Mhm. Osoby takie będą trafiały najpierw do Ośrodka Pomocy Społecznej, Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej. Tam uzyskają po przeprowadzonym takim wstępnym wywiadzie, rozeznaniu przez pracowników odpowiednią kartę i idąc już z tą kartą, to jest taka karta w stylu kart lojalnościowych, tak. I to będzie jakby otwierało drzwi do tego sklepu, tak. Ale to nie jest tak, że przyjdzie ktoś i zrobi zakupy za 500 zł. Nie. Nie, jeszcze jeżeli można uzupełnić wypowiedź koleżankę, to w sklepie również będą wykwalifikowani pracownicy, którzy, jeżeli ktoś przyjdzie i powie, że ma problem, będą tak. w stanie zdiagnozować sytuację i również wydać karty. Dopiero z taką kartą będzie można robić zakupy. No właśnie, bo przecież nie każdy jest klientem MOPS-u. Tak, ale to nie muszą klienci MOPS-u trafić do MOPS-u, tak? Może pójść osoba, która uzna, że jest w trudnej sytuacji, wtedy na miejscu pracownik, z którym będzie rozmawiać, po rozmowie dojdzie do wniosku, czy taka osoba rzeczywiście potrzebuje takiej formy pomocy. Ale pierwsza droga to do MOPS-u, bo to pierwsza jest droga organizacja, do MOPS-u, ale do sklepu również, dlatego że w sklepie również będą wydawane te karty, tak. dlatego tak jak pani redaktor była uprzejma wspomnieć, nie wszyscy korzystają z MOPS-u, będą tam osoby, które chcemy troszkę tak jakby nagrodzić, docenić za to, co zrobiły dla Wrocławia. No i stąd właśnie ukłon w stosunku do wrocławskich seniorów, tych ze szmaragdową kartą, które mają powyżej 90 roku życia, bo to one odbudowały nam Wrocław, to dzięki nim mamy tak piękne miasto. Tak? Więc to jest kolejny etap, kolejny moduł, do którego będą... Kolejny ukłon tak. do nich, tak. Powiedziałam, że tam nie będzie można robić takich dużych zakupów. Do jakiej sumy i dlaczego taka decyzja? No na razie jest wstępna decyzja na sumę 100 zł, natomiast zobaczymy, jak to będzie wszystko wyglądało, jakie będą ceny, bo tego jeszcze nie wiemy do końca. Wiemy, jaka jest inflacja i to wszystko musi ze sobą współgrać, tak? Rozumiem, że chodzi o to, żeby ktoś nie zrobił dużych zakupów i nie na przykład ten towar tak. nie trafił na kolejny, dokładnie, na rynek wtórny. Do drugiego tak obiegu, dokładnie. To jest dla nas niezmiernie istotne. Dlaczego na początku powiedziałam, że będziemy pracować na tym know-how wyrobionym przez Fundację ESPA? Dlatego, że oni mają już bardzo dobrze zorganizowany system właśnie tej karty lojalnościowej połączoną z bazą danych. I robiąc zakupy za to przy
przykładowe 100 zł, nie będzie można kupić za 100 zł iluś tam litrów oleju czy cukru i później odsprzedać go za rogiem po troszkę wyższych cenach. W związku z powyższym, robiąc tam zakupy, to będą osoby, no może nie przymuszone, ale zachęcane do tego, żeby to były racjonalne zakupy. Różnorodne. Tak jak na co dzień robimy. Codzienne zakupy. Natomiast ta karta ma jeszcze jeden taki element opiekuńczy, można powiedzieć, że osoby, które będą miały te karty i przez dłuższy czas nie będą pojawiać się w sklepie, będą nam w systemie się pojawiać i wtedy będziemy monitorować sytuację. Czy taki senior na przykład dobrze się czuje, czy wszystko jest w porządku, czy może po prostu wyjechał gdzieś do sanatorium albo do rodziny. Skąd te informacje? Znaczy, jak będziecie Państwo to monitorować? Będziecie mieli jakiś system? Tak, to jest, tak jak mówiłam, specjalny system wypracowany przez Fundację ESPA podwójnej opieki nad mieszkańcami, bo sklepy socjalne są dedykowane osobom, które mieszkają we Wrocławiu, tak? Społeczne, tak. Mówię społeczne, socjalne, dlatego że w niektórych miejscach, te sklepy nazywane są socjalnymi, u nas są społecznymi, dlatego że idziemy trochę szerzej. Myślimy również o kolejnych miejscach, gdzie będą takie sklepy otwierane i tam chcemy też robić takie społeczne działania, na przykład małe kursy gotowania z tego, co zostaje w lodówce, tak żeby ta żywność jak najmniej się marnowała, albo takie kursy mini garmażeryjne, czyli jak przetwarzać, żeby jak najdłużej korzystać z tych produktów. Więc sklepy socjalne we Wrocławiu to byłoby zawężenie. Tak. Patrzymy szerzej, też panie z Wrocławskiego Forum Kobiet są bardzo aktywnymi wrocławiankami, bo my wrocławianki generalnie jesteśmy aktywne i sam handel to nie jest to, co jest najważniejsze w tej całej inicjatywie. Tak, natomiast chcę powiedzieć, że to nie jest sklep nastawiony na zysk, bo pieniądz wypracowany w tym sklepie będzie szło właśnie na kolejne działania społeczne dla wrocławian. Między innymi właśnie Fundacja ESPA będzie mogła w ten sposób zachęcać i szkolić jak najwięcej rodzin do pieczy zastępczej, tak? Albo właśnie będziemy mieli przez to fundusze na organizowanie różnych kursów, takiego racjonalnego podejścia do tego, co nam niesie przyszłość i jak dysponować produktami spożywczymi. Rozumiem, że tam nie tylko będą artykuły spożywcze, ale też na przykład chemia taka zwykła domowa. Higieniczne środki czystości. Jakieś kosmetyki też? Wszystko zależy też od... Będą szampony. Od darczyńców, Generalnie będziemy starać się, żeby te podstawowe produkty tam były. Natomiast trzeba zaznaczyć, że tam nie będzie ani alkoholu, ani papierosów. Ale kawa, herbata. Kawa, herbata tak, i tak. Owszem, tak. Produkty spożywcze dla zwierząt, użytki. Tak. Ciasta. Ale tak, będą też produkty dla zwierząt. Tak. No tak, bo musimy pamiętać, że ci ludzie też potrzebują właśnie tego typu wsparcia. Wszyscy lubimy zwierzęta, więc przynajmniej większość. Tak. Owszem, ci co mają, to muszą o te zwierzaki dbać. Ale będziemy się starać też, żeby były pampersy dla dzieci i dla seniorów. Jeżeli jeszcze można, to chciałabym powiedzieć, że w tym sklepie ta wykwalifikowana kadra, która będzie właśnie z Wrocławskiego Forum Kobiet, będzie też prowadziła takie wywiady społeczne. I może się okazać na przykład, że któryś senior lub opiekun seniora powie, że jest potrzebny, nie wiem, na przykład balkonik, chodzik, łóżko terapeutyczne, albo matka powie, że ma kłopot z kupieniem wózka albo fotelika, tak? Wtedy będziemy też tam na bazie Fundacji ESPA dostarczać takie urządzenia na zasadzie wypożyczenia, tak? Rozumiem, czyli to taki punkt, w którym będzie po prostu oferowana szeroka pomoc tym, którzy tej pomocy po prostu potrzebują. Dlatego to jest sklep społeczny. Bardzo się cieszymy też, że pan prezydent Jacek Sutryk tak zaangażował się w to i dzięki ZZK dostaliśmy taki lokal w
po cenach oczywiście rynkowych, ale zależało nam tej całej inicjatywie właśnie, żeby był to lokal miejski, dlatego że po pandemii wiemy, jak różnie bywa, jeżeli chodzi o to spinanie się budżetu. Bardzo ciężko. A jednak lokale miejskie mają tą gwarancję stabilności ceny, więc dlatego zafoksowałyśmy się na to, żeby to jednak był lokal miejski i bardzo serdecznie dziękujemy, że pan prezydent tak mocno się w to wszystko zaangażował. Bardzo dziękuję panią za spotkanie. Ja państwu przypomnę, Sądowa 14, pierwszy we Wrocławiu sklep społeczny, większy projekt niż sklep socjalny. Kiedy będzie dokładne otwarcie, to będziemy informować, bo miejmy nadzieję, że to będzie jeszcze w listopadzie. Zależy nam na listopadzie, tak. Bardzo dziękuję za spotkanie. Dziękuję. Dziękujemy państwu. Również. Dziękujemy.